Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kolejnej lekcji języka polskiego. Dzisiaj rozmawiamy na temat nieetycznych zachowań językowych, a mianowicie na temat manipulacji i prowokacji. Biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy całkiem niedawno na języku polskim, tłumaczyliśmy pojęcie perswazji. Perswazja, czyli przekonywanie przekonywanie kogoś do własnych racji. W momencie, kiedy używamy perswazji, chcemy kogoś przekonać, jest to jako takie zjawisko pozytywne, ponieważ ono w żaden sposób nie szkodzi osobom, do których się zwracamy, które chcemy przekonać do naszych racji. Często powołujemy się wtedy na autorytety. My na lekcji omawialiśmy to na przykładzie plakatów, gdzie wykorzystywane było wyolbrzymienie, czasami ironia, jakaś hiperbola, w każdym razie duży kontrast kolorów. Myślę, że te różnego typu plakaty, które omawialiśmy, i wtedy cała sztuka perswazji była. Szczegółowo wyjaśniana. Dzisiaj przechodzimy troszeczkę dalej, a mianowicie w pewnych sytuacjach komunikacyjnych nie chodzi o to, aby się porozumieć, aby przekazać sobie informacje, wymienić się poglądami, doświadczeniami, albo żeby kogoś przekonać do naszych racji. Czasami chcemy po prostu pokonać rozmówcę, wykazać własną wyższość, mieć ostatnie słowo udowodnić, że dana osoba nie ma racji. Mówiący wtedy, ukrywa swoje intencje i ucieka się do zachowań nieetycznych. Najczęściej jest to kłamstwo, manipulacja czy prowokacja. Kłamstwo jest Wam raczej znane, ponieważ e, zapewne każdemu z Was trafiło się już w życiu wykorzystać tę technikę e, w kontaktach z drugim człowiekiem. Kłamstwo to po prostu świadome nie mówienie prawdy, żeby kogoś wprowadzić w błąd. Więc kłamstwo jest chyba najbardziej rozpoznawalne, bo świadomie nie mówimy prawdy, żeby druga strona została przez nas wprowadzona w błąd. Jest to zachowanie całkowicie nieakceptowane, nieetyczne i myślę, że o tym doskonale wiecie. Ale mamy jeszcze dwa pojęcia, dwie techniki bardzo często wykorzystywane. Jest to manipulacja językowa lub też prowokacja. Manipulacja, tak jak tutaj macie zapisane, jest to zamierzone wywieranie wpływu na osobę, by ta osoba nieświadomie i z własnej woli robiła to, co chce manipulator. Czyli jest to takie zamierzone wywieranie wpływu. Manipulujemy kimś, mówiąc mu czasami słodkie komplementy. Czasami używając różnego typu technik manipulacyjnych, żeby ktoś całkowicie nieświadomie zrobił to, co my chcemy. To jest właśnie manipulacja. Natomiast prowokacja to już jest działanie podstępne podstępne, które ma nakłonić kogoś do określonego postępowania zwykle szkodliwego. Dla niego samego lub osób z nim związanych. Czyli prowokacja jest już taką techniką, no dosyć niebezpieczną. Czyli jeszcze raz, manipulacja jest zamierzona, żeby ktoś zrobił całkowicie nieświadomie i niby z własnej woli to, co my chcemy. Manipulujemy kimś, żeby zrobił tak, jak myśmy sobie wymarzyli. On często nie jest w stanie się połapać, że jest manipulowany. Natomiast prowokacja to już jest działanie podstępne, które z reguły będzie wymierzone przeciwko tej osobie, która tej prowokacji ulegnie. Teraz wyjaśnimy to na przykładach. Mamy tu takie historyjki różnego typu zdarzenia, gdzie spotykamy się ze zjawiskami no, nieetycznymi językowo, i mamy stwierdzenie jednej z dziewczyn, chyba wezmę udział w tym konkursie. A koleżanka odpowiada jej: Jesteś nieśmiała. Jak się dobrze zastanowisz, to dojdziesz do wniosku, że nie dasz rady. Lepiej pomóż mi się przygotować do tego występu. Moi drodzy, mamy sytuację, gdzie ktoś, taką można powiedzieć, nadmierną szczerością, chce. Sprowokować do określonego działania, które będzie wymierzone przeciwko tej rozmówczyni, ponieważ nie weźmie ona udziału w konkursie. Z drugiej strony jest to takie połączenie trochę manipulacji i prowokacji. Obok mamy sytuację: 2 plus 2 równa się 4, i dziewczyna odpowiada 7. Profesor Nitlesen z Uniwersytetu Oklahoma też tak uważa. Mamy ewidentne kłamstwo, do tego jeszcze powołanie się na autorytet, żeby uzyskać efekty um, takiego przekłamania, bo w momencie, kiedy powołujemy się na autorytet, wydaje nam się, że to, co mówimy, musi być prawdą. Kolejna sytuacja. Tyle dla ciebie zrobiłem, że teraz nie możesz mi odmówić pożyczki. A ktoś odpowiada: Nie mam pieniędzy. Czyli ktoś w tej swojej wypowiedzi próbuje zmanipulować swojego rozmówcę, wypominając mu, że wcześniej dla niego coś zrobił, sugeruje pewne treści i zmusza do pewnych zachowań. Jest to takie. Hmm, Zamierzone wywieranie wpływu na kogoś. No i typowa sytuacja manipulacyjna, moi drodzy, jesteś taki miły i inteligentny, na pewno zechcesz mi pomóc. No, często spotykamy się z tym, mamy te, typową technikę manipulacyjną. Ktoś chce, żeby druga osoba z własnej woli nieświadomie zrealizowała cele manipulatora. Kolejna sytuacja to ekskluzywna i elitarna tapeta, dostępna jedynie dla członków klubu, pasuje tylko do wyjątkowych osób. Moi drodzy, często się spotykamy właśnie z takimi sytuacjami, czasami w sklepach, w sklepach ekskluzywnych, drogich, gdzie wchodzi klient i ten klient nie pasuje do wyobrażeń sklepu, może usłyszeć właśnie takie słowa. Mamy Sytuację, w której ktoś próbuje nami no, sprowokować nas, chce do um, opuszczenia sklepu i do tego, żeby jednak nie interesować się czymś, co druga strona uważa, że um, nam się nie należy, nie powinniśmy tego kupować, bo nie pasujemy do ogólnego obrazu klienteli. No, i ostatni obrazek, typowa prowokacja: boisz się, mówiłaś, że jesteś wysportowana. No, nie mów, że nie skoczysz. Ktoś podstępnie próbuje drugą stronę nakłonić do określonego postępowania, i to postępowanie będzie dla tej drugiej strony prawdopodobnie szkodliwe. Ponieważ widać wyraźnie, że ta druga strona na to działanie nie jest gotowa. Tutaj, jeszcze, prowokacja w demotywatorach.pl w takiej humorystycznej formie, albo serio się topi, albo znów prowokacja skarbówki. Czyli prowokacja z przymrużeniem oka na demotywatorach. Ktoś prowokuje, czyli podstępnie działa, żeby nas do czegoś nakłonić. Tak więc pamiętamy, że manipulacja jest zamierzona, aby ktoś wykonywał to, co my chcemy, natomiast prowokacja jest podstępnym działaniem, które um, ma nakłonić do jakiegoś postępowania szkodliwego dla tamtej strony. Moi drodzy, biorąc pod uwagę nieetyczne zachowanie językowe, poza tym, że macie wpisać sobie temat tutaj w tej chwili widoczny, pojęcie kłamstwa, manipulacji, prowokacji, to co było na pierwszym slajdzie, to żeby pokazać jak oszukiwanie językowe jest popularne w naszym języku. To wystarczy spojrzeć na związki frazeologiczne. Synonimy do słowa oszukać, wpuścić w maliny, nabić w butelkę, zrobić w balona, okantować, wykiwać, wykołować, wyrolować, wystawić do wiatru, wystrychnąć na dudka, zrobić w konia. To wszystko praktycznie tyczy się jednego i tego samego: kogoś oszukać. Ilość tych związków frazeologicznych świadczy chociażby o tym, jak jest to częste i powszechne zjawisko, um, chociaż doskonale wiemy, że nieetyczne i nie powinno mieć miejsca. O tym wszystkim, o czym mówimy, jest pod... to wszystko znajduje się w podręczniku na stronie 254, a Waszym zadaniem, poza notatką, w ćwiczeniach, w zeszycie ćwiczeń, strona 99 i strona 100. Robicie zadanie pierwsze, drugie i trzecie. Tyle na dzisiaj ćwiczenia proszę zrobić, bo później całościowo wszystko będzie sprawdzane po Waszym powrocie do szkoły. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam jeszcze jutro na ostatnią lekcję przed świętami.